gdy rozpoczynamy Wielki Post, Kościół pokazuje nam różne aspekty tego okresu, ale i też w ogóle życia chrześcijańskiego. A dzisiaj, szczególnie w czytaniach, widzimy, że każdy jest wezwany, żeby podjął konkretną decyzję, mając przed sobą możliwość wyboru. Dzisiaj liturgia święta jako wskazuje na dwie możliwe drogi. Już właściwie w raju, gdy Pan Bóg obdarzył człowieka życiem, umieścił go w tym ogrodzie, gdzie człowiek mógł cieszyć się pełnią Bożego błogosławieństwa i Bożych darów, mógł poznać, jak Bóg jest hojny, jak Bóg jest przyjacielem życia człowieka. Człowiek miał możliwość wyboru drogi posłuszeństwa albo nieposłuszeństwa Bogu i już wówczas Pan Bóg wyraźnie powiedział, że gdy okaże człowiek Bogu nieposłuszeństwo, zerwie z tego drzewa zakazanego owoc, to niechybnie umrze. Więc już niejako w ogrodzie rajskim Bóg mówi człowiekowi, czy chcesz żyć i to tak szczególnie obdarowany jak w tym raju, czy też wybierzesz śmierć. Człowiek jednak lekceważy te kwestie Bożych darów i można by powiedzieć warunkowości tych darów, a więc zależności cieszenia się szczęściem od właśnie posłuszeństwa i życia w przyjaźni z Bogiem. I stąd właśnie dokonuje złego wyboru. Gdy Pan Bóg jednak nie rezygnuje z ludzkości, wybiera naród izraelski, to zawiera z tym narodem przymierze, znowu oferując mu jakąś drogę życia. Byli niewolnikami, umierali, byli wyniszczani. Pan Bóg ich wyprowadził, postawił pod Synajem i znowu dał im ofertę życia. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazanie, będziecie chodzić w przymierzu ze mną, no to będziecie żyli. Będę waszym Bogiem, który się będzie wami opiekował. Ale już po odejściu spod Synaju niestety grzeszą, błąkają się po pustyni, umiera jedno pokolenie, przychodzi kolejne pokolenie, które Bóg prowadzi właściwie w rejon Moabu i tam na wzgórzach Moabu. Mojżesz jeszcze raz, jak to czytamy dzisiaj w Księdze Powtórzonego Prawa, przedstawia ofertę Pana Boga, a więc mówi o możliwości znowu dla tego ludu życia, życia szczęśliwego. Ale oczywiście jest to znów warunkowane, podobnie jak pod Synajem, ową wiernością przymierzu z Bogiem. I tutaj czytamy w takim, można by rzec, pewnym podsumowaniu po tym, jak Mojżesz przedstawia wszystkie nakazy drobiazgowe, nawet przepisy, później sankcje, a więc błogosławieństwa Boże, dobrodziejstwa, które chce Bóg dawać wiernym w przymierzu, następnie po ukazaniu także przekleństw, a więc nieszczęść, zła, kary, która spotka tych, którzy łamią przymierze, następuje w 30 rozdziale to krótkie podsumowanie, w którym no, wyraźnie Mojżesz niejako stawia ten naród wobec możliwości wyboru. I Bóg mówi przez niego, kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. A więc masz możliwość wyboru. To życie zestawione jest no, z tym, co tłumaczymy na polski szczęście, ale
Po hebrajsku jest to tof, to co dobre. Jednocześnie zatem autor tu sugeruje, że życie jest dobre. Życie jest tym dobrem, które Bóg chce. Bóg od razu tutaj ocenia, że właśnie ten dar życia jest na pewno dla człowieka dobry i sugeruje, że człowiek powinien to wybrać, a nie śmierć, która właśnie jest zła. Do tego właśnie jednocześnie, tak jak wcześniej, gdy Pan Bóg przekazywał ludowi słowa, w których właściwie wzywał do słuchania: słuchaj Izraelu, Pan Bóg twój jest jeden i będziesz Boga miłował. Tak i tutaj właśnie postawienie przed ludem możliwości wyboru wiąże się z kwestią właśnie miłowania Pana Boga. Ja dziś nakazuję ci miłować Pana Boga twego i chodzić Jego drogami. Można by rzec, że chodzenie drogami Pana Boga to jest wyraz miłości do Niego. Więc jeśli ktoś Boga kocha, to będzie chodził Jego drogami, a chodzenie Jego drogami to jest jednocześnie zachowywanie Jego poleceń, praw i nakazów. Właściwie autor używa tutaj trzech różnych hebrajskich terminów, które oznaczają różnego rodzaju boskie tutaj rozporządzenia. Czy to będą właśnie rozkazy Boże, odciwe rozkazać mitzwot, czy to będą właśnie jakieś Boże wyroki, Boże osądy, a więc Boże rozstrzygnięcia, choćby w formie różnych przepisów prawa kazusowego. Więc gdy powiedzmy Pan Bóg rzuca światło na różne konkretne sytuacje życiowe. Jak będzie tak, to postąpisz tak. Jak będzie tak, to postąpisz tak. To są właśnie te określenia właśnie związane z czasownikiem szafat sądzić. Więc mishpatim. Wreszcie hukim. Hok to jest właściwie taki dekret wręcz Boży, Boży imperatyw, nakaz wręcz, więc pod tym kryją się choćby te konkretne Boże przykazania z grupy tych 10 przykazań, a więc rozmaitego rodzaju Boże polecenia, te powiedzmy imperatywy, rób to, nie rób tamtego, ale też prawa kazuistyczne, które są bardziej aktualizującymi, dostosowanymi do konkretnych sytuacji, ocenami zachowań. A więc wszystko, co dotyczy życia moralnego, postępowania, podlega pod przymierze z Bogiem, więc to nie jest tak, że Pan Bóg tylko żąda od nas, byśmy w pewnych dziedzinach okazywali Mu posłuszeństwo, a inne dziedziny są zupełnie pozostawione naszej wyobraźni, naszym decyzjom. Więc tutaj ta wielość terminów wskazuje na to, że przymierze wymaga, by człowiek całym sercem zaangażował się w te relacje przymierza z Bogiem. A wszystko po to, abyś żył i mnożył się, a Pan Bóg twój będzie ci błogosławił w kraju, który idziesz posiąść. A więc i obietnica ziemi gwarantująca właśnie trwanie też przez kolejne pokolenia. Ziemia daje poczucie bezpieczeństwa, bo może wyżywić. Więc jeśli będziesz wierny, to będziesz żył i będziesz się mnożył. Takie tu jest konkretne, powiedzmy, zapewnienie ze strony Pana Boga. Następnie mamy przywołaną sytuację odwrotną. Jeśli zaś nie, jeśli twe serce odwrócisz od Boga, więc nie usłuchasz tego, co ja ci nakazuję, nie chcesz mnie słuchać, pobłądzisz, i może będziesz oddawał
pokłon cudzym bogom, czyli zaczniesz polegać na różnych bożkach, bałwanach, służąc im zamiast prawdziwemu Bogu, no to okaże się, że niestety skazujesz się na śmierć, bo inni bogowie, żaden inny Bóg, żadne formy bałwochwalstwa, czci innych bogów nie zapewnią ci życia. Więc to stwierdzenie, że jeśli człowiek zwróci się do bożków, do innych bogów, jednocześnie pokazuje, że jedynie Bóg Jahwe jest w stanie dać człowiekowi dobro, którym jest życie. W innym wypadku, oświadczam ci dzisiaj, na pewno zginiecie i też niedługo zabawicie na ziemi, którą idziecie posiąść. A więc i śmierć, i utrata także ziemi jako gwarancji trwania narodu. Następnie autor przywołuje tutaj świadków. No zazwyczaj w różnych traktatach, przymierzach między różnymi stronami odwoływano się do bóstw. No Pan Bóg jest jedyny, więc Pan Bóg nie odwołuje się tu do żadnych innych bogów, tylko bierze na świadków no, te elementy, które trwają przez pokolenia, więc nimi jest niebo i ziemia. Biorę na świadków przeciwko wam niebo i ziemię. Gdy składano przysięgę, to właśnie trzeba było, aby byli jacyś świadkowie tej przysięgi, by przysięga miała swoje, powiedzmy tutaj, znaczenie prawne jako obowiązująca. I biorę na świadków niebo i ziemię i znowu kładę przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. I znowu wezwanie konkretne, wybierajcie więc życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo. Ale jak? Słuchając właśnie głosu Pana Boga, lgnąc do Niego, bo to gwarantuje również trwałe życie tego narodu na ziemi, którą Bóg poprzysiągł przodkom. Tu w tym wypadku mamy do czynienia z dwiema kategoriami, z dwoma rodzajami związanymi z życiem. Więc życie jednostki, życie danego pokolenia, jako dar Pana Boga, ale życie też całego narodu, czyli potomków, czyli właśnie również gwarancja tej ziemi, która gwarantuje życie dla potomków. Więc wymiar indywidualny, ale także właśnie życie całego narodu. Bóg więc nie tylko okazuje się tutaj gwarantem życia pojedynczego człowieka, tylko On obiecuje o wiele więcej i chce dać życie, które będzie zagwarantowane odpowiednim środowiskiem. Właśnie w Księdze Powtórzonego Prawa ta ziemia jest ukazywana wręcz z rysami rajskimi, mlekiem, miodem płynąca. A więc to przywołanie znów tego utraconego raju. Więc człowiek, który został umieszczony w raju i go utracił, teraz w przymierzu z Bogiem może na nowo niejako odzyskać jakby coś na wzór tego raju. Cały czas jednak ta obietnica Boża dotyczy życia ziemskiego, doczesnego. W dalszej części historii Izraela widzimy, że Izrael jednak wybiera często drogę śmierci. Traci ziemię, jednak Pan Bóg no, na różne sposoby ten lud napomina. Przypomina jednak wciąż też i jednostkom, i całemu ludowi pieśni Izraela, psał też. Dzisiaj śpiewamy w liturgii pierwszy psalm. Szczęśliwy mąż, który, no a właśnie przeciwstawiony jest temu szczęśliwemu, sprawiedliwemu, który dniem i nocą rozmyśla nad prawem pańskim, właśnie ten niesprawiedliwy, którego właściwie pamięć nawet będzie wymazana. Więc znowu idea dwóch dróg.
teraz w innej formie zaprezentowana. Więc ci, którzy postępują dobrze, oni się zakorzenią, Bóg gwarantuje im znowu właśnie to, że będą nad wodą płynącą, żywą, ożywiającą, zapuszczą głęboko korzenie, będą tym drzewem właśnie wydającym dobre owoce nieustannie, a więc wiecznie żywymi drzewami, w przeciwieństwie znowu do tych niesprawiedliwych, którzy odrzucają Pana Boga. Są oni tutaj właśnie określeni jako ci szemrzący, jako ci grzesznicy i przewrotni i tak dalej. I o nich pamięć przeminie, oni są właśnie jak plewa, którą wiatr rozmiata. Więc coś ulotnego, martwego, przemijającego. Nie są już drzewem, które zakorzenia się mocno, wrasta w ziemię i może trwać. Bardzo są to obrazy takie znaczące dla tamtych ludzi szczególnie. No, to wszystko przygotowanie pełni zbawienia w Chrystusie. Już jednak Stary Testament pokazuje nam, że Bóg jest przyjacielem życia człowieka, chce to życie dawać, pielęgnować, ale jednak istnienie człowieka, jego życie i do tego szczęśliwe, warunkowane jest relacją z Bogiem. Relacją posłuszeństwa, ale też mówi nam dzisiaj Księga Powtórnego Prawa, nawet relacją miłości. Więc chodzić drogami Boga, ale też Go kochać, przylgnąć do Niego, to jest warunek. Zachowywać przykazania daje tutaj człowiekowi no, te obietnice błogosławieństwa i życia. Znowu w Ewangelii Pan Jezus, gdy przychodzi, uczy nas, że właściwie nie chodzi ostatecznie o to życie doczesne. I Pan Jezus wprowadza tę radykalną nowość przez to, że wręcz przeciwstawia to życie doczesne, które ktoś chciałby zachować, właśnie życiu innemu, życiu po prostu wiecznemu. Dzisiejszy fragment Ewangelii, z Ewangelii Łukasza z 9 rozdziału, jest właściwie po zapowiedzi, no, zaczyna się od zapowiedzi męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa, jest umieszczone po wyznaniu przez Piotra wiary w Jezusa jako Mesjasza. Więc uczniowie dochodzą już do pewnego poznania Jezusa, ale oto Jezus zapowiada im coś więcej, że nie wystarczy cieszyć się cudami tej wiosny galilejskiej, ale właściwie wierzyć w Jezusa, iść za Nim, wymaga czegoś więcej. Jezus zapowiada właśnie najpierw swoje cierpienia. Jezus mówi o swojej drodze, przy czym, gdy chodzi o ewangelistę Łukasza, pisząc Ewangelię, pisze on ją jako duszpasterz. Pisze tę Ewangelię wręcz jako katechezę dla Kościoła już swoich czasów. Widać to szczególnie w zestawieniu choćby z Ewangelią według świętego Marka, gdzie Łukasz dokonuje pewnych zmian, retuszów, powiedzmy, gdy pewne teksty z Marka zaczerpnie i je będzie przytaczał, to jednak dokona też tutaj pewnych modyfikacji, a więc będzie pokazywał, jak też powiedzmy wcześniejsze świadectwa o Jezusie w Kościele żyją, doznają aktualizacji przez odnoszenie do nowych sytuacji. No, wychodzi tutaj Pan Jezus od przykładu siebie, a więc Jego los. On ostatecznie tym uczniom, którzy wyznają Go jako Mesjasza, zapowiada coś szokującego, że On będzie cierpiał. Żydzi
w ogóle nie dopuszczali takiej myśli do siebie, że Mesjasz, którego oczekiwali, miałby cierpieć. On ma być chwalebnym królem, zwycięskim, a nie cierpiącym. Więc tutaj jawi się tu jakiś zgrzyt pewno uczniom, skoro rozpoznali, że Jezus jest obiecanym Mesjaszem. Piotr dopiero co to wyznaje, a teraz Jezus nagle mówi, że Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć, będzie odrzucony przez właśnie przełożonych ludu, a więc nie uznany, tylko odrzucony przez tych, którzy kierowali narodem, wręcz zostanie zabity, wyeliminowany, a jednak trzeciego dnia zmartwychwstanie, czyli on wskazuje na tę radykalną nowość, którą wnosi. Prawdziwe życie jest dopiero po zmartwychwstaniu. Tu na tym świecie sam Mesjasz idzie drogą szokującą dla współczesnych Jezusowi, drogą przez cierpienie i śmierć, ale ostatecznie do życia wiecznego przez zmartwychwstanie. I kolejne słowa tutaj zamieszczone przez świętego Łukasza w Ewangelii teraz są zwróceniem się do wszystkich. Potem mówił do wszystkich, to znaczy również dzisiaj do nas. Więc Łukasz jako duszpasterz teraz przychodzi od dialogu Jezusa z uczniami i kieruje te słowa do Kościoła swoich czasów i do nas dzisiaj. I w tych słowach czytamy najpierw: jeśli ktoś chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój, niech mnie naśladuje. Jest to modyfikacja względem świętego Marka, choćby przez to, że Łukasz dopisze: niech co dnia bierze krzyż swój. Jezus zapowiadał swoją śmierć na krzyżu i uczniów wzywał też do tego, aby byli gotowi, gdy idą za Nim, nawet na śmierć, by byli gotowi wziąć krzyż. Ale takie wzięcie krzyża, powiedzmy jednorazowe, sugeruje wzięcie krzyża, który jest narzędziem śmierci. Pamiętamy, bo już nieraz mówiliśmy o tym, że krzyż jest właściwie takim narzędziem śmierci, bardzo okrutnym, wymyślnym. No, w tamtych czasach przeznaczony był w Cesarstwie Rzymskim głównie dla kryminalistów, buntowników i to ludzi raczej pochodzących z najniższych sfer. Barbarzyńców też, niewolników, a nie jakiś tam, prawda, notabli. Te kary przez ukrzyżowanie były stosowane i w innych krajach, ale Rzymianie to przejęli. No, ukrzyżowanie było nie tylko skazaniem kogoś winnego na powolne i bolesne konanie, ale było też potwornym aktem upokorzenia, znakiem też wyłączenia ze społeczności. Krzyżowano poza miastem i zazwyczaj ukrzyżowanemu nawet nie przysługiwało pogrzebanie. A nawet gdy w pewnych wypadkach zgodzono się, by zwłoki pochować, to grób musiał być bezimienny, żeby o tym człowieku niejako zapomniano. Więc to wszystko jest też tutaj ważne, bo gdy skazują Jezusa na śmierć, to chodzi o to, żeby pamięć o Nim zupełnie przeminęła. Żeby, jeżeli już ma być złożony w ogóle do grobu, to do grobu bezimiennego. No, taka kara śmierci oczywiście i to branie krzyża, gotowość na śmierć taką, w sumie nie miała nic wspólnego początkowo
z jakimś codziennym życiem i życiem moralnym. Więc gdy czytamy u świętego Łukasza coś, czego nie znajdziemy w Ewangelii Mateusza czy Marka, że krzyż trzeba brać na każdy dzień, oznacza to, że Łukasz już interpretuje krzyż przenośnie. Więc jak można brać krzyż na każdy dzień? Z jednej strony trzeba brać na każdy dzień gotowość na podzielenie losu Jezusa ukrzyżowanego. Więc kto decyduje się być uczniem Jezusa, musi być gotowy w każdej chwili, każdego dnia na to, że, i tutaj znowu pewna modyfikacja u Łukasza, że z powodu Jezusa, Marek jeszcze dopisze, z powodu mniej Ewangelii, Łukasz pomija z powodu Ewangelii, żeby bardziej skoncentrować naszą uwagę na relacji osobistej z Jezusem. A więc jeśli z powodu Jezusa, naszej relacji z Nim, prawda, będziemy tutaj zagrożeni na co dzień śmiercią. Takie określenie brać krzyż w pierwszym rzędzie zatem w tamtych czasach oznaczało brać krzyż jako skazaniec, który został przyłapany i skazany na śmierć. Z drugiej strony w tamtych czasach także te ugrupowania radykalne, zeloci, oni stosowali taką nomenklaturę, oni wyrażali gotowość brania krzyża. To oznaczało, że są tak radykalni, że gotowi są w walce z Rzymianami na śmierć w każdej chwili. Ale u Łukasza widzimy, że chodzi jeszcze o coś więcej. Nie tylko gotowość na śmierć w każdej chwili w kontekście różnych prześladowań, ale właśnie to stwierdzenie po grecku na każdy dzień, według każdego dnia, wskazuje tutaj na pewną rozciągłość czasową, więc nie jedno jakieś ukrzyżowanie. Łączy się to z tym, co Pan Jezus mówi o zapieraniu się siebie. Zaprzeć się siebie, to jakby zaprzeczyć sobie, zanegować, wyprzeć się, oznacza to konkretnie jakieś zapomnienie o sobie, odrzucenie własnych, powiedzmy, pragnień, dążeń. Chodzi o wezwanie do całkowitej rezygnacji, właściwie z zaspokajania tych swoich pragnień, przy czym nie jest to cel sam w sobie, tylko ja, zapominając o sobie, zapierając się siebie, swoje plany, porzucając, mam oddać się całkowicie, bezwarunkowo pełnieniu woli Jezusa, poświęcić się mam całkowicie życiu zgodnie z Jego nauką. Czyli postawienie, powiedzmy, tych celów Jezusa, woli Bożej na pierwszym miejscu, przedłożenie tego ponad własne jakieś tam dobro, bo najważniejsze okazuje się moje zbawienie, ale też zbawienie także innych ludzi. I u świętego Łukasza to branie krzyża oznacza zatem przyjmowanie z wiarą, cierpliwością rozmaitych też cierpień, trudności, przeszkód, a także różnych właśnie niedogodności związanych z czasami prześladowania czy z nieakceptacją chrześcijan w danym świecie. Chodzi o taką postawę gotowości zmierzania się z takimi właśnie trudnościami. I to wszystko mówi Pan Jezus zaraz po tym, jak mówi o swojej drodze. Zatem
To branie krzyża jest w tym momencie drogą do naśladowania mistrza. Więc nie ma niejako innej drogi. Jeśli ktoś chce naśladować, musi właśnie w ten sposób zapierać się siebie, upodabniać się do Chrystusa i być gotowym wybrać drogę do zbawienia nawet za cenę, no właśnie tutaj, cierpienia. Dalej czytamy, bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swoje życie z mego powodu, ten je zachowa. Bo cóż za korzyść dla człowieka, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie. Więc mamy tutaj dwa uzasadnienia. Dlaczego mamy być gotowi brać krzyż na każdy dzień? Bo chodzi o życie. Tylko właśnie jakie życie? Jak można zachować życie, tracąc je? W dalszej części dowiadujemy się, że właśnie chodzi tutaj o życie wieczne. Więc Jezus wyraźnie zmienia perspektywę, o ile Stary Testament mówił o wybieraniu życia na tym świecie, a więc oczekiwaniu, że Pan Bóg nam zagwarantuje życie, nam, naszym potomkom, to tutaj perspektywa jest radykalnie nowa. I trzeba zatem umieć uchwycić to w swoim życiu, by teraz taką logiką się umieć kierować. Znowu więc jest kwestia wyboru między życiem a śmiercią, przy czym teraz droga do prawdziwego życia i do życia wiecznego może prowadzić przez śmierć, nawet przez narażanie się na śmierć, przez właśnie takie postępowanie, które przez ten świat może być nieakceptowane, wręcz właśnie możemy narażać się na śmierć z rąk prześladowców. Jezus więc wyraźnie pokazuje, że w tym fundamentalnym wyborze między życiem a śmiercią trzeba jednoznacznej postawy. Trzeba w życiu też niejako to pokazać, czyli sprawdzić się, czy potrafimy konsekwentnie iść za Chrystusem, uważając Jego, Jego osobę i relacje z Nim za coś najważniejszego. A wszystko dlatego, by przygotować się na to, co nas czeka w przyszłości, już po naszej śmierci. Więc nawet i utrata życia na tym świecie ostatecznie przygotowuje nam coś na przyszłość. I okazuje się, że wszelkie nasze te tutaj wybory, czy wybór w pójściu za Chrystusem, czy nie zapieranie się siebie i wybór siebie, a nie Chrystusa, ma tak czy inaczej swoje konsekwencje właśnie wieczne, w życiu wiecznym. Więc to nie jest tak, że liczymy na to, że może Pan Bóg się zmiłuje, nas do nieba weźmie, albo to nie jest tak, że Pan Bóg jest przeciwny naszemu życiu i może lepiej nie wierzyć w Pana Boga, bo On tylko nam grozi piekłem. Tylko perspektywa jest zupełnie inna. Pan Bóg chce nas obdarzyć życiem. Jego dar jest właśnie taki, jednoznaczny, życiem wiecznym. I do nas należy wybór, czy my chcemy tego życia. Więc jeśli się Bogu sprzeciwiamy, jeśli odrzucamy Chrystusa, to właściwie wybieramy tylko to życie doczesne, które ostatecznie stracimy, bo ono jest krótkie i zmierzamy do śmierci. Jeśli chcemy prawdziwego życia, to trzeba konsekwencji w tymże wyborze. Później
Pan Jezus podaje drugie uzasadnienie, które jawi się tutaj jako prawie, że jakieś przysłowie, bo cóż za korzyść dla człowieka, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie. Zyskać cały świat, ten właśnie świat doczesny, bogactwa tego świata, to wszystko, co do tego świata należy. Skoro człowiek jest słaby, choruje, może utracić zdrowie, może utracić też i życie i z tych dóbr żadnych może nie skorzystać. Więc co mu to da? Jezus zatem wzywa do bardzo takiej logicznej kalkulacji, z której trzeba wyciągnąć radykalne wnioski. Nie jest to tylko jakaś, powiedzmy, mądrość, która fajnie podoba się, taka życiowa, tylko rzeczywiście Jezus pokazuje, że wybór nasz musi być poważny i konsekwentny, bo skutki tego wyboru są dalekosiężne. Już w dalszym fragmencie, którego dzisiaj akurat w liturgii nie czytaliśmy, jeszcze Pan Jezus powie dalej: kto się mnie i słów moich zawstydzi, tego Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w swojej chwale oraz w chwale Ojca i świętych aniołów. Tam dalej jest znowu mowa o właśnie wstydzeniu się Syna Człowieczego, czyli wstydzi się ten, kto uważa, że zrobił źle. Więc wstydzić się Chrystusa oznacza, że ktoś uznaje, że gdy poszedł za Chrystusem, zrobił źle, dokonał złego wyboru, pomylił się. Jeśli my wobec świata w jakiś sposób wstydzimy się Chrystusa, to znaczy, czujemy się winni, że zrobiliśmy zły wybór, nie zaufaliśmy Chrystusowi, czyli uznaliśmy, że Chrystus nie jest godny zaufania, uwierzenia Jemu, że jest On w takim razie tylko jakimś zwodzicielem. Zatem, gdy wstydzimy się Chrystusa, to godzi też w Niego samego, że my przez to uznajemy Go za niegodnego zaufania, za kogoś, co do którego relacja z Nim jest wstydliwa. Trzeba się wstydzić relacji z Chrystusem, skoro On jest jakimś oszustem, zwodzicielem, głosi coś, co nie jest zupełnie prawdziwe. To już, powiedzmy, dalsze słowa właśnie w tejże Ewangelii. Nic więc dziwnego, że jeśli człowiek wstydzi się Chrystusa, czyli właściwie uznaje, że relacja z Nim jest jakąś pomyłką, to nic dziwnego, że konsekwencją będzie właśnie piekło, czyli że ten, którego nie uznają, nie weźmie do siebie, bo po prostu się do niego nie przyznaliśmy. Więc są to mocne bardzo słowa. W każdym razie liturgia słowa dzisiaj mówi nam o konieczności wyborów życiowych. To przygotowanie starotestamentalne, że w przymierzu z Bogiem można wytrwać, gdy się dokonuje konsekwentnych wyborów i wtedy Bóg nam błogosławi, to jednak przymierze starotestamentalne jest tylko przygotowaniem, bo nowe przymierze w Chrystusie, wymagające również konkretnych wyborów, teraz już nie tyle pokazuje nam tutaj Pan Jezus, chodzi o same jakieś przykazania, wierność przykazaniom, ale chodzi o osobistą relację do Zbawiciela, więź z Nim, naśladowanie Jego życia, upodabnianie się do Niego. I chodzi o taki wybór, który ma też swoje konsekwencje dla doczesności i wieczności. Wybór, który jest w perspektywie wieczności, w perspektywie eschatologicznej. I to jest ta nowość w relacji do Starego Testamentu, który
Wszystko widział tylko w tej perspektywie doczesności. Dla nas teraz życie to życie wieczne, ziemia to już właśnie niebo z Bogiem. Ta nasza ziemia obiecana wyniesiona zostaje teraz do poziomu Bożego wiecznego życia. I mówiąc o takiej konieczności wyboru drogi życia, wkraczamy właśnie w ten okres Wielkiego Postu, żeby właśnie wiedzieć, po co rozważamy tajemnicę Krzyża Chrystusowego, po co przypominamy sobie, że Chrystus cierpiał, został skazany na śmierć. Właśnie uczymy się w Wielkim Poście pełniejszego naśladowania Chrystusa, nie tyle słuchania Jego ładnych nauk i podziwiania, że czyni cuda, ale także wkraczamy na drogę upodabniania się do Niego w tej gotowości właśnie nawet utraty własnego życia, by tylko właśnie iść Jego drogą do prawdziwego życia. Amen.